Hej, cześć, ma do wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się bardzo serdecznie. Zagrajmy w Darksiders 3! I witam się z wami przed Władcą Podziemi, zaraz po skończonym w poprzednim odcinku nie DLC, a skończonej właściwie części DLC. Pierwszy chyba z czterech, mam wrażenie. Przynajmniej tak to wygląda, że będziemy mieli cztery esencje do wyboru. Zarówno tutaj, jak i w pustce. Powiesz coś? O, aleś ty kurwa niemiły. No ale dobra, skoro nas, czy tam mnie tu nie chcesz. Coś się zmienia, gdy ją trzymam. Czuję, jak jej noc przepływa przez moje ręce. Co ty nie powiesz? No, chciałem użyć tego uderzenia, ale niestety. Nic nie czuję. Jakbym wróciła w źródełku. No, wchodzicie sobie po prostu w lawę. To w ogóle... Niesamowite. Czemu jej się usta nie ruszają, ludzie? To w ogóle ten... samouczek tego, co sam odkryłem, łażąc sobie po prostu w świecie po grze. Się farmiąc. Dobra, mogę robić uniki, ale uniki są zajebiście powolne. Mały kłębek mar, taki mech trochę, jeśli mam być szczery. Dobra, tutaj. Tak. Szukałem, gdzie mam ten skok wykonać, a? Co? Serio? No się nie dadzą rozdupczyć, no. Głupie świece. Cześć, Wulgrim. Po raz drugi już. Dzięki. Czyli tak, tu mamy Wulgrima. Z którym przegadaliśmy w sumie pod koniec drugiego odcinka kwestie zarówno DLC, jak i jak i tego. Jak i... tego, że zarąbali nam kunia po tym, jak zostaliśmy pozbawieni dość mocno przytomności w walce z gniewem. No i podziemia, proszę bardzo. No ale ja teraz będę za OP na to. Przez to moje levelowanie. Będę trochę za OP. Ale lepiej jest być trochę za OP, niż być zbyt słabym. Teraz mówisz sobie taki tekst, nie? Meanwhile, wszystkie osoby, które ukończą każdego, które kończą absolutnie każdego Souls-like'a, nie ulepszając w ogóle postaci. I nie obrywając ani razu. Ja podziwiam takie... Ja podziwiam naprawdę takie akcje, ale... Jedyną grę, którą ja bym mógł ukończyć bez obrywania, czytaj, bez śmierci, bez straty zdrowia, to w 90% jest to Sekiro, a i tak tylko na niektórych bossach. To jest absolutnie jedyna gra, którą mogę ukończyć bez umierania. Oczywiście, oczywiście bez umierania specjalnego, takiego jak na przykład... Zdupcył mnie stamtąd! Co za chuj! Bije ognistego typa ogniem. To chyba nie jest zbyt mądre. O! Spójrz na jego głowę, pani! Kryształ! Okej, dzięki za info, choć widziałem go w trakcie walki. No dobra, ciekawe... Chociaż w sumie nie. Nie wiem, czy chcę sprawdzać, ile by mi zadał obrażeń. Jakby, dobra, fajnie, że jest kryształ, tylko jakby... Nie wiem, trafię go w taki sposób? A, spokojnie.
górę. Dobra, muszę jeszcze spróbować zrobić ten atak po uniku. Bo to jest atak, którego ja, który nie wiem, jak to wygląda, jak wygląda w przypadku tej broni. Biedne zagubione dusze. Nie zazdroszczę. Jakbyś mogła być jeszcze bardziej miękka, byłabyś chmurą odpływała. Ciekawy pocisk, Furio. Rdzeń ożywienia! Kamień automatycznie zwiększa liczbę ładunków odpoczynku Nephilim o 1, czyli teraz mogę mieć 3 dusze, a nie 2. Znaczy 3 dusze. Znaczy no w sumie tak, no dusze, no bo wykorzystujemy uzdrawiającą Marę, żeby ładować naszą Darksidersową, Estusową flaszeczkę. Witaj! To będzie dobra zabawa dla nas obu. Nie wiem, przecież jeszcze potrzymam. Ale jak już tutaj się pojawiłeś, to... O, kryształy, fajnie. To sobie te Mary wykupię. Wiedziałem, że nie będziesz mogła się oprzeć. Jak sobie do zobaczenia wkrótce. Okej. A kurde, nie ma brania mnie z zaskoczenia. Chciałoby się. Okej, to jest taki atak z szarżą, powiedzmy. To co w związku z tym? Wygląda na to, że te twoje biedne, zagubione dusze znalazły jakiś cel. Nie cieszysz się? Odłama kamoku, spoko. O, teraz mi totalnym przypadkiem wyszło uderzenie to wzmocnione. Dobra. Prawie mi się zwróciło wykupienie tych trzech mar. A tylko zabiłem kilku przeciwników i rozwaliłem parę zbanów. O, tam jest przejście! No proszę, proszę. Cóż to takiego się tutaj chowa? Ej, kurde, nie mogę tych świeczek rozwalić, no ale jestem teraz zawiedziony. Okej, jest przedmiot. I pytanie, czy to jest dalsza ścieżka? Czy to jest... Nie, to jest tylko wajcha. Mogę powiedzieć. O, w ogóle ona nawet nie do tego nie dotyka, tylko używa tej swojej mocy. Okej, tutaj się otwiera jakieś przejście. Pytanie tylko, gdzie to jest. Ale widzieliście to? Śmierć, drzwi otwiera tą swoją formę żniwiarza. Wojna, wchodzi z buta albo rękami otwiera, nie? A furia? Ona nie może sobie pozwolić na to, aby takie plugawe przedmioty, jak cokolwiek stworzone przez ludzkość, dotykało ich rąk, więc ona używa swojej mocy i po prostu to otwiera. Siłą woli. Siła nigdy nie przestanie mnie zadziwiać różnorodnością. O, co to jest? Sądziłam, że wszystkie zostały zniszczone. Znasz je? Gdy uciekły na wolność, nazwaliśmy je wybranymi. Super, a coś więcej na ten temat? Okej, mam wrażenie, że dzięki levelowaniu mogę być w stanie go zabić. Strażnik płomieni. Oj, na pewno będę w stanie go zabić. Zwłaszcza, że troszeczkę mu zadaję obrażeń. Gdybym tutaj przybył wcześniej, to raczej by to po prostu podchodziło pod samobójstwo. No, ktoś teraz zginie. Mam tylko nadzieję, że ja nie dołączę do tego. Dobra. Flaszka. Kurde. A, chciałem go tak swagersko wykończyć kontrą, no ale się nie udało. No dobra, rozwaliliśmy typa. Esencja wybranego. Ta posoka posiada wysoce magiczne właściwości oraz umożliwia osiągnięcie niesamowitej mocy. Ulfein zechce ją sprawdzić. Ciekawe tylko, czy zrobi to teraz, czy później. Niby posoka wygląda jak kawałek zaschnie... czy czegokolwiek, co zaschnę... Dobra, może załóżmy, to jest krew. W
Wygląda, ale ta krew wygląda jak kryształ położony na kawałku kamyka. Ale okej. Okay. Oj, takie coś pilnowało anielskiego artefaktu. Przecież jakby ktoś tutaj przyszedł od razu po rozpoczęciu gry, no to nie miałby tu szans. Najmniejszych. No dobra, tutaj otwarte. Mogę to zniszczyć? Nie mogę. Niestety nie mogę. Ale okej. Okay. Tu się chyba otworzyło przejście. Czy to już było otwarte? Tylko nie zauważyłem. A, wszystkie świeczki rozdupcone. To mi się podoba. Okej, okay, co my tu mamy? Zagadka. Ale chyba wiem, jak ją rozwiązać. Czy my to podpalimy? To już się pali, dobra, to trzeba szybko na tą stronę. No i bang, bang, bagarang. Ach, muzyka dla moich uszu. Ciekawe. Te komnaty wydają się tu nie pasować. Są stare. Nie stworzył ich nikt z nieba ani piekła. Może pierwsi ludzie? Być może. Jestem dość mądra, ale nawet ja nie wiem wszystkiego. Zwłaszcza jeśli chodzi o ludzki umysł. Czy absolutnie wszyscy w tym świecie Darksidersów tak się srają ludzkości? Bo jak na razie wygląda to tak, jakby cokolwiek związanego z ludzkością było po prostu albo mega tajemnicze, albo ciężkie do odszyfrowania. Tam do ogarnięcia sobie tego. Orzesz ty! A ty skąd się tu wziąłeś? Tak jak teraz powiedziała obserwatorka, że ona nie wie wszystkiego, to ogólnie o jej wiedzę, ale dodała, że zwłaszcza jeśli chodzi o ludzki umysł. A co takiego jest skomplikowanego w ludzkim umyśle? Nie mówię o psychopatach. Tylko o zwykłym ludzkim umyśle. Co jest takiego skomplikowanego? No chyba nie jest aż tak skomplikowany. Nie jestem psychologiem, nie jestem psychiatrą, więc nie wiem, czy mogę wygłaszać takie uwagi, ale wydaje mi się, że mogę, więc jakaś odpowiedź, proszę? No już mi się zwróciło wykorzystanie tych... Znaczy wykorzystanie, wykupienie tych leczących mar. Takie ładne są efekty kombinacji ataków. To się ładnie to wygląda. Zacznijcie biczem, po czym przejście do tego i znowu lecimy z biczem. No i dobra, przejdźmy teraz tutaj. Tunelem. A tu od cholery wrogów. Jak milusio. Lucky. To już średnio lucky. Dobra. Chodźcie do mnie. I płacze! Szkoda, że nie mogę ataku gniewu anulować. No ale... Niestety. On się musi wykonać. Dobra, chlupnę sobie. To nie ciekawe, bo to jest niby fiolka, ale jakby ona to... Wygląda jakby ona ten kryształ jadła, a nie piła. Więc to mnie trochę ciekawi, jak to działa. No, tu się co nieco może chować, widzę, w tych... Nazwijmy to grobowcach. Okej, tam pewnie muszę zejść. What ty gnoju? To jeszcze jest gdzieś łucznik, bo to nie ten atakował. No i co? Ktoś umowę podpisał rekrutacyjną?
Mała Kępa Mar. W ogóle to uderzenie jest świetne. Je! Po prostu lewą łapą wybijacie do góry i do widzenia. Orzesz ty, mamy tu duszodzieja. Czy tutaj kradzieja dusz. Mamy też chuja, który mnie właśnie zestrzelił, bo trochę za wcześnie podskoczyłem. No are you fucking kidding me? No ty kurwa gnoju jebany! No i dlatego mnie wkurwiają łucznicy! No co za kurwa chuj, no nie da mi po prostu tam wskoczyć! Nie wierzę! Kurwa nie wierzę! Nie dość, że nie dał mi wskoczyć, coś mi kurwa zajebał! A ja ląduję od... zaczynam od tego miejsca. Bailando! Dobra, ja sobie pozwolę zesprintować. Patrz tu kurwa jebany gnoju, gej kurwa twojego... Ja pierdolę, kompletnie nie ten przeciwnik, ale jaka ulga. Dobra, tym razem świeczki nie zostaniecie oszczędzone. Nie wszystkie w każdym razie. Dobra, sprintuj mnie tam z powrotem, bo chcę zebrać te przedmioty. Ty, co jest? Co mi tu właśnie przeleciało, kurwa? Kurwa, wielkim mostkiem mi tu właśnie przeleciał. Dobra, tutaj już wiem skąd się ten wziął. Słuchajcie, tu ja sobie tutaj siedzę i nagle taki koło normalnie nosa mi prawie przeleciał, nie? Ale wielki był, kurna. Tak na oko miał co najmniej 2 cm. I to w długości. O, mam cię. Kurwa, to nie jest moski, to jest jakiś żuk. Little Samurai Vibes. Wy tego raczej nie usłyszycie, bo musiałem wyciąć całą tą scenę. Znaczy całą tą scenę, całą tą akcję zarybania żuka. No nie wiem co to było, nie? Ale jak na żuka było dość spore. I ni to rogate, ni to kosmate. Ja autentycznie nie mam bladego pojęcia, co to był za rodzaj żuka. O, pięknie! Idealny unik, doskoczenie do frajera. Dobra, fiolka. Tu jakiś uśpiony stoi, ten drugi się nie wiem w sumie skąd wziął. Dobra, poniszczone. Chyba tutaj stoi, nie? A, surprise, motherfucker! Okej, tam jest jeszcze jedna. No i kolejny typ na górze, co jest? Okej, nie do końca to chciałem zrobić. Dobra, dajcie mi tam wejść jeszcze raz.
górę, a zabiłem go chociaż? Nie, no oczywiście, że go nie zabiłem. Ja jednego strzała był. Okej, tu zakładam, że... Tak jest, sekrecik, skoro tam na dole jest przejście. Demoniczny artefakt! Proszę bardzo, pierwszy znaleziony demoniczny artefakt w grze. Bardzo ładnie, bardzo pięknie, fajnie. Tutaj rozdupcymy to i spadamy na dół. Gdzie mnie to teraz zaprowadzi? Okej, jest coś pod sufitem. A tak czułem, że mogę to spalić. Mały kłębek mar. No, trochę not worth. Dłomek ciernia. No, chyba wiem, jak to będzie działało. W sensie zakładam, że podobnie do tego odłamka z jedynki, a tam działało to no, w dość oczywisty sposób. Czyli tak dostajesz w pysk i część obrażeń wraca do tego, który te obrażenia zadał. Dobra, tutaj widzę, nic ciekawego nie ma. Pod sufitem nie ma nic do spalenia, tak więc lecimy tutaj. O, jest Wulgrim i jest mieczyk. I czy to nie jest powrót? Tak, to jest powrót, proszę bardzo. Dobra, to bierzemy ten miecz. O. Jak wygodne. No, ej, serio. Furia. O, ej, mogę tym bić normalnie. Ciekawe. Ale trzeba odpowiednio szybko to zrobić. No i dobra. Jestem dalej niż bliżej. Czyli w sumie trzy miecze. Na to wygląda. Zawsze są trzy, prawda? Słucham. Trzy miecze. To raczej jasne, nie uważasz? Czy cztery oszukiwa? Nie. Po prostu nie cierpię, kiedy stwórca idzie na skórę. Czy to jest jakiś taki punch w stronę wszystkich studiów gier, które w takich miejscach zawsze stawiają trzy miejsca? Że trzy dane rzeczy danego typu do znalezienia? Czy to jest jakby... Czy seria sama siebie ciśnie przez to, że właśnie w takich miejscach trzeba było po trzy rzeczy znaleźć? Patrz, śmierć musiał dostarczyć trzy dusze do sędziego, trzech lordów. Co tam jeszcze było? W liczbie trzech... W sumie szukając każdego klucza, zwiedziliśmy w sumie po trzy lokacje. No nie udał się idealny unik, szkoda. O, teraz się udał, pięknie. I gość został roz... Ja sobie nie wiem, jak to określić. O, dobra, zrobiłem drobne kółko. Rozszatkowany? Myślę, że to będzie dobre określenie? Okej, też ja mam atak po uniku. Burn! Okej, okay, żeby opis był zgodny z tą esencją, to ja w sumie powinienem móc stać w tym wybuchu i on nie powinien w ogóle mi zadać obrażeń. Ale już się przekonałem, że dostaję z tego obrażenia, więc lepiej się od tego odsunąć. Bo to spoko, jest to wybuch, okej. Okay. Ale to jest wybuch płomieni. A my jesteśmy niewrażliwi na ogień mając... formę, esencję płomienia włączoną. Tak to nazwijmy dość kolokwialnie. No opuść te osłony! Jesus!
Ile się można osłaniać? Meanwhile, gracze z Sekiro, którzy przychodzą całą grę tylko na parowaniu. Jaki sus! Widzieliście to? Doskoczyła na jakieś 2 metry. Nie, 2? Nie, na 4 co najmniej. Wow. Ja bym chciał skoczyć na 3 metry. Tak, o, cyk, 3 metry w przód. A są ludzie, którzy mają chyba po 10 plus metrów na tych, na olimpijskich, na zawodach olimpijskich. I to jest dopiero porąbane. Kurde, tak, no furio, no on się tylko modlił, no, po co, że go tak perfidnie odciągnęła. Dobra. Wszystko mamy. Rozdupcone po drodze. Niczego nie oszczędzę, co jestem w stanie zniszczyć. Każdy dzban, każda czaszka. I każda cholerna pochodnia i inna świeca zostaną przede mnie rozjebane. Okej, tu mam jakieś przejście i tu mam przejście. Tylko to mnie chyba prowadzi do sekretu. A w każdym razie mam nadzieję, że mnie prowadzi do sekretu. Dobra, tu mogę wskoczyć. Okej, tu mam sekret. No, to taki chujowy sekret. Gdzie mnie to prowadzi? O, to jest bardzo dobre pytanie. Bo to się chyba nie łączy z tą częścią, w której byliśmy przed chwilą. Ej, nie siadnij tego loka w ogóle. Kurde, nie to chciałem! Okej, okay, diamantytowe srebro. Będzie na ulepszenie pazurów. No jak? Przecież ja mu biję, a ten jeszcze zdążył. Jak? A nie, to jest chyba ta sama miejscówka. Tak, czy... Teraz nie jestem pewien. Czy tu? Tak, to jest to samo miejsce. Dobra. Tylko tu po prostu przeszedłem i odblokowałem sobie... Nie wiem, czy skrót, czy po prostu... Inne dojście. Zaskoczenia mnie chciałeś wziąć, co? Nie ma takich numerów ze mną, cwaniaku. Kurde, nie dostanę dusz za to. Aj, kurde, za wcześnie to striggerowałem. Ale chyba wiem, co muszę zrobić. Czekaj, weźmy to. Rzuć go tam. No, no, to będzie... Chyba... Tak, czy... A nie, nie, dobra, okej, bo to się spaliło. A dobra, i to spadło. Okej. To nie, to jednak dobrze. Żebym sobie to wykombinował. Też przypadkiem akurat. Teraz... W sumie nie, bo zanim to podpalę, co się stanie, jak to się obróci? No. Podejrzewałem, że to się będzie obracało. Okej, jest mieczyk.
Brakuje tylko szpadki. Dobra, to się teraz pali. A, dobra, i to poleci. Ten teraz wybucha. Zapala kolejne, a to się zdąży obrócić do tego czasu. Dobra. I zostaje włączona. Nic więcej tutaj nie ma. Tak więc lećmy dalej. No liczę na muzyczkę, ale... Niestety takowej nie było. Sorki, żuczku. Anielski artefakt. Kolejny. Kurde, ale jak ciężko jest to wyczuć, no. Jak grałem Virgilem, to mi się o wiele łatwiej wyczuwało te akcje. Okej, tutaj mam 2 ciśnięcia. O, teraz fajnie wyszło. Teraz... Tak, teraz przejście. Okej, wystarczająco wolne, żebym zdążył wejść do środka. I jest mieczyk. Fajne oczko. Okej, tu jest wyjście. Really? O, Jezus, przecież mogę zrobić po prostu tak. Jak skok tego nie strygeruje, to ja to atakiem po prostu zrobię. Dobra, już jest prawie 35 minut, no to myślę, że odstawimy mieczyk i możemy się po kolejny udać w następnym odcinku. Powinno zresztą chyba akurat zapisać grę, mam nadzieję. No, nie ma akurat. A, okej, czyli trzeba trzeciego jeszcze, żeby to się chyba otworzyło. Dobra, ale w takim razie ja teraz... Okej, teraz nie zapiszę w taki sposób, ale jak wyjdę do menu, powinno się zapisać. Ewentualnie wyląduję w Ulgrimie i nie po prostu czeka kawałek drogi. No, kawałek. Mały kawałek, ale jakiś kawałek. Dobra, never mind. O, przepraszam bardzo, wszelki kabelku. Koniec odcinka, to tutaj oko Saurona wszystko bardzo ładnie obserwuje ten świat, który mogłoby podbyć, gdyby nie zostało rozpieprzone w sadze o Władcy Pierścieni. I to nie spoiler, bo raczej każdy już widział wszystkie filmy z Władcy Pierścieni. Wiadomo, że Sauron został rozpieprzony, zresztą nie było możliwości, żeby on nie został rozpieprzony. Choć było blisko. Bardzo blisko było, aby nie został. No ale dobra, bez takiego durnego gadania już, bo teraz na siłę to przedłużam. Chcąc powiedzieć jakieś jeszcze 2 albo 3 zdania. Dobra, koniec. Bez żadnego przedłużania. Jezu, ja już to mówię. Chyba trzeci. Żegnam się z wami. W następnym odcinku bierzemy mieczyk i dostajemy się gdzieś tam w górę. Po prostu wyjdziemy, mam nadzieję. I zobaczymy, co tam dalej jest ukryte. Ode mnie to tyle i do usłyszenia.